Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Dzisiaj, korzystając z takiej oto pogody, postanowiłem wybrać się na wycieczki i zabrać Was ze sobą. Jedziemy sobie do zamku w miejscowości Liw, niedaleko od Warszawy, nie wiem, 70 km może, coś koło tego. Tam wcześniej nagrywałem, bo nie było czego nagrywać. Nic się nie działo, korki, objazdy, a tutaj już w miarę są fajne widoczki, wiosna pełną gębą, więc jedziemy sobie. Wycieczka będzie krótka, za dużo nagrywał nie będę, jak to umie. Słuchajcie, żeby nie zamulać. Gdyby długo chcieliście jakąś odmianę, ktoś tam pisał w którymś tam motovlogu, w którym pytałem o sugestie odnośnie kanału, że tylko Warszawa i Warszawa, więc teraz mam wycieczkę. Może nie jakąś daleką, nie są to Bieszczady, Alpy czy Portugalia, ale no kawałeczek jest i coś ciekawego Wam pokażę. Taka wycieczka na pół dnia. Wyjechałem o godzinie, słuchajcie, koło 12 z Warszawy, widzicie, 12:48. Na spokojnie sobie jadę, bez stresu. O, tutaj ktoś wywalił obornik. O kurde, masakra. Minęłem miejscowość Stanisławów, jest to droga, słuchajcie, 637. Jakby ktoś chciał się wybrać, pewnie warszawscy motocykliści doskonale tą drogę, myślę, że znają. Kilka zakrętów, tutaj ktoś zestawik pyknął. Muchy już też sezon poczuły, napierdalają jak głupie. Słuchajcie, będę się powtarzał, ale nie wyobrażam sobie mieć kasku bez blendy. Po prostu sobie nie wyobrażam. Kurwa, ale jebie tym obornikiem. Po prostu masakra. O człowieku, spierdalamy stąd, tyle fabryka dała. No widzicie, Węgrów 29, to jest kilka kilometrów przed miejscowością Węgrów. Zamek i zbrojownia w Liwie. Zobaczymy, czy uda nam się wejść. Powinno się udać. Tutaj zgnił Volkswagen i garbusik, tutaj tir wyprzedza. Nie dość, że zapierdala bez świateł, to jeszcze kurwa kretyn wyprzedza. I jeszcze pokazał mi faka. Albo mi podziękował, nie wiem. Bo mrygałem mu, żeby światła włączył. Zobaczymy to na nagraniu, zrobimy mu zbliżenie, co on tam nam pokazał. Nie, jeszcze słuchajcie, taka krótka uwaga. Ta droga ma taki wymiar trochę dla mnie sentymentalny. Co ty kurwa taki sentymentalny jesteś, he? Sentymentalny, ćwoku. Ponieważ tą drogą jechałem pierwszy raz gdzieś tam kawałek dalej od Warszawy na GS-ie moim. Więc takie wspomnienie. Dzisiaj jest pogoda wymarzona, idealna. Dla mnie, ja lubię ciepło, więc mi jakie za ciepło nie przeszkadza. Wiadomo, trochę w mieście, ale oby się z miasta wydostać i później na trasie. Już jest dobrze. Dobra, ja sobie powoli mknę do miejscowości Liw. Nad rzeką Liwiec.
właśnie, słuchajcie, właśnie teraz jednakże mijamy wjazd do miejscowości Liwie, 2 km mamy do muzeum i zbrojowni. Tutaj jeszcze musimy pyknąć na rądku prosto. Starożytna droga. Noclegi, kajaki, kury. O, w tym mam parking. Zaufam, że nikt mi kasku i torby nie podpierdoli. Słuchajcie, tak tutaj to wygląda. Tutaj jest wejście do muzeum. Zbrojownia, zamek w Liwie. Troszkę z łapki dzisiaj pokręcimy. Tak to wygląda. Nie powiem wam, z którego wieku to zamczysko jest. Tak tutaj wygląda. Tutaj mamy te ruiny. Wieża, na wieżę wchodził nie zamierzam. Wchodzić nie zamierzam. Polska jest trudna. Tutaj sobie jeszcze pójdziemy na rzeczkę. No i tak tutaj pięknie. Mamy rzeczkę, na którą możemy sobie pochillować. Jakby ktoś chciał i miał taką ochotę chwilkę odpocząć po męczącej podróży 70 km. Jeszcze sobie pójdziemy tutaj. Zobaczymy, jak wygląda z bliska. O, tam się pchał, nie będę. O, coś tam zawsze jakaś atrakcja turystyczna jest, nie? Słuchajcie, zamek zaliczony mamy. Parę fotek, chwila chilloutu i zmykam w stronę już Warszawy, ponieważ nie bardzo mi się, nie mam pomysłu, gdzie dalej jechać. Może tak, nie to, że mi się nie chce. Także, żeby było, zrobiłem szybki umyć, skleroza nie boli, żeby było trochę inaczej. Więc pojadę sobie teraz na miejscowość Kałuszyn, później przez Mińsk Mazowiecki i do Warszawki. I tutaj jeszcze kawałek wam tej drogi nagram, może jakieś fajne widoczki będą. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, jak się podobało, łapka w górę i subskrypcja oczywiście mile widziana. I do zobaczenia w kolejnych nagrywkach. Na razie, cześć, hej!